Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z pięknej mniszkowej łąki. Wszystko wokoło przepięknie kwitnie. Trawy dostają już kłosy. Wszystko zaczyna się tutaj na tej łące kłosić. Dni są coraz dłuższe, coraz cieplejsze. Tam w oddali śpiewa gdzieś słowik. Jest po prostu pięknie. Ja tutaj się zachwycam każdym drzewkiem, każdą roślinką, każdym robaczkiem. Nie mogę wyjść z zachwytu i tak mogłabym trwać, trwać i trwać. I tak dopiero teraz uświadamiam sobie, jaką Bóg ma moc, tworząc to wszystko, odnawiając co wiosny, pokazując piękno w tworzeniu tego, co zamyślił. Dzisiaj chciałam Wam pokazać przepis na syrop z mniszka i tymianku na gardło, ale zanim przejdę do odcinka, chciałam Wam też wszystkim bardzo serdecznie podziękować za okazane serce w sprawie Krzysia. Na kanale jest film. Kto jeszcze nie wie, nie słyszał, będzie w opisie link do tego filmu. Możecie wejść, zajrzeć i zapoznać się z sytuacją. Zbiórka nadal trwa, bo jeszcze nie jest zebrana kwota, która byłaby potrzebna, także cały czas proszę o pomoc w sprawie Krzysia i dziękuję, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za okazałe serce, za modlitwę, za wsparcie w SMS-ach, za wsparcie finansowe, za wszystko, kochani, Wam bardzo dziękuję i życzę, bardzo życzę, żeby to dobro, które Wy okazujecie, wróciło do Was po stokroć. Żeby wszystko do Was, kochani, wróciło. Bardzo dziękuję i proszę o dalsze wsparcie dla Krzysia. A teraz zapraszam na film. Nazbierałam mniszka i dzisiaj tak chciałam podać Wam między innymi głównie przepis na syrop, jak ja robię, bo tych przepisów jest dosyć sporo. Na pewno większość z Was zna, ale ja robię syrop z tymiankiem i powiem Wam, jak go zrobić. Ale na początek słów kilka o herbacie. Bardzo warto jest robić herbatę z mniszka z tego względu, że ona bardzo korzystnie wpływa na pracę wątroby, wspomaga trawienie, daje nam takiego, można powiedzieć, powera. W związku z tym, że mniszek zawiera w sobie pyłek i nektar, to właśnie to się przenosi później do herbaty i bardzo korzystnie wpływa na nasz organizm. Takie kwiaty najlepiej zbierać jest rano do godziny 10, z tego względu, że kwiat później wysycha i nie ma tych właściwości. I druga sprawa, pszczoły, wszystkie zapylacze, one ruszają do pracy i zbierają pyłek, zbierają nektar i jeżeli już później pójdziemy po południu, no to ten kwiat jest, można powiedzieć, bezwartościowy. Także na mniszek warto się wybrać z samego rana, nazbierać i jeżeli już nazbieramy takich kwiatów, wyłożyć gdzieś na płótno, żeby wyszły robaki, jak najwięcej. No wiadomo, wszystkie nie wyjdą, coś tam zostanie, ale to nie problem, bo one później i tak będziemy wyciskać to wszystko, także robaki, ewentualnie te, które nie zdążą wyjść, i tak zostaną wyeliminowane. Sprawa ważna, nie płuczemy kwiatów mniszka. Absolutnie, bo jeżeli je wypłuczemy, wypłukamy razem, płucząc je, wypłukamy wszystkie cenne właściwości. I teraz co do herbaty. Na szklankę, tutaj już nie ma generalnie jakichś ścisłych proporcji, daje około 5 kwiatków, takich sporych, bo jeżeli są mniejsze, to daje 7. Tu mam 3, 4, 5, 6, 7. Moje nie są takie jakieś okazałe. Ten mlecz w tym roku, mniszek jest taki jakiś marny. Ups, szklanka pękła. Mam drugą szklankę, tamta mi pękła. Prawdopodobnie gdzieś musiała być troszeczkę wilgotna i no niestety pękła. Zdarza się. 2, 4, 5, 6, 7. 7 kwiatuszków. Teraz już sobie postawię przezornie na stół. I zalewam do pełna. I ona teraz musi się zaparzyć.
Zostawiam ją pod przykryciem na około 20 minut do pół godziny. A po zaparzeniu, ja już mam tutaj zaparzoną, herbatka wygląda, zaraz Wam pokażę, jeszcze jest ciepła. Tak wygląda po zaparzeniu, ma ona taki żółtawy kolor. Co ja tu wącham, jak ja jeszcze zapachu nie odzyskam, ale w smaku czuć właśnie taki pyłek z mniszka. Mniszka, nie mleczu. Aczkolwiek powiem Wam, że tutaj wiele osób mówi mlecz i jeszcze moja pani profesor od biologii i przyrody, jak nas uczyła, to właśnie mówiła, nazwa właściwa to jest mniszek pospolity, Taraxacum officinale, ale też pospolicie jest przyjęte mówić na niego mlecz, z tego względu, że on, jak się tutaj urwie, wytwarza coś w rodzaju mleczka. Stąd właśnie nazwa taka pospolita przyjęta jest również mlecz, ale nie jest mniszek. Mlecz, mniszek, mlecz. I teraz odmierzamy tutaj kwiatki na litry. Przemierzę, ile ich tutaj mam. 2, 3. Tu będzie 4. Jak będzie troszkę więcej, to też jest nie problem, bo tutaj też nie ma takiej ścisłej jakiejś gramatury. Im więcej, tym lepiej. Później w syropie będzie się znajdowało więcej takich właściwości. Tu było 4, 5. Muszę liczyć dokładnie, żebym się nie pomyliła. Będzie chyba około 7 litrów z tego, co widzę. 6. Siedem litrów, tu mi troszkę zostało, będzie 7 litrów. I teraz na 7 litrów kwiatów dodaję 7 litrów wody i to będę gotować. Nie dostałam tymianku, dlatego to będzie wersja podstawowa. Jeżeli dostaniecie tymianek, to całą doniczkę na 5 litrów kwiatów doniczkę tymianku ściąć i cały taki tymianek tutaj włożyć do tego i razem z tym mniszkiem gotować. Ile tutaj już było litrów? To jest chyba 4, tak? Czy 3? 3. Czyli teraz będzie 4, tak? Mniszek jest już zalany i teraz stawiam go na gazie. I tak jak mówię, jeżeli dostaniecie tymianek, bo ja tutaj tymianku nie dostałam, całe ziele tymianku włożyć tutaj i gotować. Teraz będzie to się zagotuje i od momentu, jak zacznie mi się gotować, ja gotuję 15 minut. Później zakręcam i zostawiam do wystygnięcia na 24 godziny, żeby mniszek oddał wszystkie właściwości, które posiada do syropu. Mniszek już tutaj swoje 24 godziny odstał. Teraz ja jego tutaj przedsadzam dokładnie. Część kwiatów już wycisnęłam. I to teraz z powrotem do garnka. Ma to teraz, zobaczcie, taki kolor ciemny. Ono podczas gotowania będzie teraz ten swój kolor zmieniało. Dobra. I resztę wyciskam po to, aby wydusić jak najwięcej tych składników cennych, które mniszek zawiera, takie jak pyłek czy chociażby nektar, o których właśnie mówiłam. A jak zostawimy niewyciśnięte,
No to jest tak jak gąbka, napiło się i połowę tej wody zostanie w kwiatkach. Dobra, jeszcze ostatnie kilka. No i dobra, wyciśnięte. Mniszki już wyciśnięte do ostatniej kropli soku i teraz dodaję wyciśnięty sok z cytryn. I teraz, jeżeli będziecie kupywać cytryny do syropu z mniszka, wybierajcie takie dojrzałe, miękkie, mięciutkie, bo one mają dużo soku. Jeżeli kupicie taką ładną, jeszcze powiedzmy w kolorze takiej zielonej żółci, twardą, ona mało soku da, a takie już te takiego koloru, mięciutkie, one mają bardzo dużo soku, a tu właśnie chodzi o sok z cytryny. Ile tego dawać, będziecie mieli wszystko w opisie, także sobie tam zajrzyjcie. No i cukier. Ja już mam odmierzony. I teraz to wszystko będę stawiać na gaz i gotować na takim wolnym ogniu od momentu, jak mi się zacznie gotować, dobre 3 godziny, może nawet i 4. To musi mieć taką konsystencję lejącą miodu, ale to Wam pokażę. Tutaj pływają fragmenty cytryny, tym się w ogóle nie przejmujcie i ono podczas gotowania będzie wydzielało taką pianę, będzie się robiła piana. Nic nie zbierajcie, bo ta piana ona ma być. To się będzie pieniło, kolor będzie się zmieniał i ta piana będzie zmieniała kolor. Także to wszystko tak ma być. O kurczę, ciężkie. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ciężko. No i teraz nastawiam, żeby to mi się zagotowało. Jak już mi tutaj się zacznie gotować, to ja sobie gaz skręcę na taki lekki, delikatny, bo ono będzie bardzo mocno mi tutaj bulgotać. A tutaj chodzi, żeby ono się gotowało, odparowywało. Także tutaj tego będzie dużo mniej. Zostanie gdzieś tyle tutaj w garczku. Ale to pokażę Wam, jak będzie wyglądało, jak już minie tych za 3 godzinki. Syrop się już ugotował, zostało go tyle, także dosyć sporo odparowało i teraz uważajcie, bo to kipi, to się pieni i pod koniec, jak już powiedzmy te 3 godziny się gotuje, mój się gotował dokładnie 3,5 godziny, zaczyna się pienić. On się pieni, no mój też tutaj się spienił, nie zauważyłam, troszeczkę mi wykipiał, także na to uważajcie. I teraz gorący nalewam do słoików i będę od razu zakręcała. On teraz jest dosyć płynny, ale w słoiku będzie robił się gęstszy. On będzie miał konsystencję takiego, można powiedzieć, prawdziwego pszczelego miodu. Co mówisz, kochanie, że się spienił jak mąż po płatkach Tak. jedlanych na śniadanie? Tak się spienią jak ty po płatkach. Wyszło go dosyć sporo. Taki gorący jak się nalewa, nie trzeba go w ogóle pasteryzować. Ja tutaj też tego nie pasteryzuję i to można przechowywać bardzo długo. On zachyci i w chłodnym miejscu przechowujemy nawet kilka lat, dopóki słoiki, chyba że gdzieś tam któryś odpuści. Używać, jeżeli mamy jakieś problemy z gardłem, bierze nas przeziębienie, wtedy nawet 4 i 5 razy dziennie po łyżeczce brać co chwileczkę, bardzo fajnie łagodzi stany podrażnienia gardła, chrypkę, kaszel. Jeżeli przychodzi jesień, można brać to profilaktycznie, łyżeczkę dziennie, bardzo fajne to jest dla dzieci. Jeżeli już, tak jak mówię, przychodzi jesień, podawać łyżeczkę, nabiera się odporności, człowiek tak nie choruje. No ja też teraz coś mnie wzięło. I właśnie ten syrop od razu i zero kaszlu, nie mam jakichś takich problemów z gardłem. Też taki był tutaj przypadek, nie jeden, że przyjechał do mnie mężczyzna. Mówi, że miesiąc czasu ma problem z gardłem, ledwo mówił, brał antybiotyki, brał leki, jeździł nawet do Niemiec zasięgać porady do lekarzy.
co on nie brał i nie mógł mówić, ledwo mówił. No i tak jako żeśmy się zmówili, ja dałam jemu słoiczek tego syropu, dosłownie za 4 dni przyjechał i dziękował, mówi, że cud, no cud, po prostu odzyskał głos, gardło już go nie bolało, także ja tutaj śmiało polecam. Jeżeli tylko macie możliwość, róbcie sami, jeżeli nie, gdzieś może ktoś robi, nabyć to. I z tymiankiem. Tymianek tutaj znacznie podnosi właściwości tego syropu. No ja nie dostałam, więc ta partia jest bez tymianku, a kolejną będę szukać tymianku. Tutaj mam już, który robiłam wczoraj. Wygląda on tak, jest takiej konsystencji. Ja tutaj otworzę, aby Wam pokazać dokładnie, jak on zgęstniał, wystygł, takiej jest konsystencji. Nawet słupek stawia się jak na prawdziwym miodzie, zobaczcie. Na prawdziwym miodzie zawsze będzie stawiał się w słoiku taki słupek. Tak samo i to, tak to wygląda. Pachnie fajnie, już odzyskuje pomału zapach, węch. Słodkie. Cytryna tutaj fajnie się z tym uzupełniła. Ma to taki bardzo fajny smak. Zresztą musicie zrobić i spróbować sami, albo ewentualnie nabyć. Świetne to jest naprawdę. W domowej apteczce naturalnych leków powinno się to koniecznie znaleźć. To by było na dzisiaj tyle. W opisie będziecie mieli dokładne proporcje składników, które ja tutaj używam, włącznie z tymiankiem. Podam Wam z tymiankiem. No tak jak mówię, ja tutaj teraz nie robiłam z racji tego, że nie dostałam tego tymianku, ale Wam polecam. Polecam zrobić z tymiankiem, bo naprawdę ma większe właściwości. No i to by było tyle na dzisiaj. Życzę Wam zdrowia, przede wszystkim zdrowia, żebyście nie chorowali. Zadowolenia, uśmiechu, radości z wykonywanych czynności, prac, takiej satysfakcji z wykonywania takich przetworów, no bo to też jest, można powiedzieć, że to są przetwory. I wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Dużo uśmiechu i trzymajcie się, kochani. Do następnego.